Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, prawie 44 minuty po siódmej i mamy już w studiu Jana Truszczyńskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych, byłego pełnomocnika rządu do spraw negocjacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy połączenie przez Skype'a z panem profesorem Janem Zielonką z Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesorem polityki europejskiej i zasiadającym na katedrze Ralfa Dahrendorfa w St. Anthony's College. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Jak nastrój, panie profesorze? Pytam profesora Zielonkę na początek. No nastrój, jak się kładłem do łóżka, to wyglądało na to, że Wielka Brytania zostanie w Unii Europejskiej, ale jak się obudziłem o 4 rano, to się okazało, że jest zupełnie na odwrót. To jest katastrofa, to jest wyzwanie, to jest może nadzieja? Jak pan to ocenia? No to jest wyzwanie. Wielka Brytania nie wypowiedziała wojny Unii Europejskiej, postanowiła rozwiązać swoje problemy sama, bez tej Unii. Unia nie była specjalnie pomocna w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów. Część ich nawet stworzyła, chociaż imigracja to nie akurat wina Unii, to wina rządów brytyjskich, które ją źle prowadziły. I co teraz nas czeka? Mówi się o 2-letnim okresie wychodzenia z Unii Europejskiej, ale nikt nie wie, jak to wychodzenie ma wyglądać. Czy pan potrafi jakiś scenariusz zarysować? Ja myślę, że Unia Europejska i rząd brytyjski, ktokolwiek będzie na jego czele, będą się starali jakoś dojść do kompromisu. Taka jest natura działania Unii. Ale czy to wszystkie kraje muszą zaakceptować, panie profesorze? Dokładnie, ale to właśnie, co chcę powiedzieć. To jest ten teatr, nazwijmy to instytucjonalny, bo przyszłość będzie bardziej się decydowała w teatrze gospodarczym i politycznym. I tutaj ci przywódcy państw Unii ani nie kontrolują rynków, ani nie kontrolują dzisiaj swoich elektoratów. No to ma pan jakiś scenariusz do tego? Wie pan, ciekawe czasy, trzeba zapiąć pasy bezpieczeństwa. No tak, też mam takie wrażenie. A pan Truszczyński, czego się pan spodziewa? To jest dla Polski katastrofa, to jest dla Polski nadzieja? Na pewno nie nadzieja. I mam nadzieję, nie katastrofa, ale jednak okres dużej niepewności, zawirowań i braku jasności co do tego, jak my sami dalej powinniśmy znajdować się w Europie. Również niepewność co do tego, czego mamy oczekiwać od Brytyjczyków w procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii i jakie stanowisko negocjacyjne Polska powinna w trakcie najbliższych 2 lat zajmować. To wszystko jest do określenia. Dla pana też to jest niepewne, bo mi się wydaje, że dałoby się chyba określić polski priorytet dość prosto. Polskim priorytetem jest to, żeby jakaś Unia możliwie silna i stabilna w sercu Europy istniała. Tak jest czy nie jest? Z nami czy bez nas? Na tym poziomie ogólności tak. Ale lepsza silna Unia bez nas czy słaba Unia z nami? Bo to jest wybór, przed którym stanie Jarosław Kaczyński w tym tygodniu. No właśnie, to jest i nie tylko w tym tygodniu. To no jest, tak, już w tym tygodniu będzie musiał się Może niekoniecznie jeszcze, aczkolwiek zobaczymy, co powiedzą Hollande i Merkel. Zobaczymy, co powie dzisiaj rano już, jeśli zechcą coś powiedzieć, 6 ministrów spraw zagranicznych krajów założycielskich Wspólnoty Europejskiej. Nie chcę mówić, że nastąpi duża dynamika na rzecz odseparowania się strefy euro od reszty i tworzenia twardego jądra. Czasy jednak nie są po temu i sytuacja polityczna wewnętrzna, zwłaszcza we Francji, nie zachęca i nie skłania do eksperymentów tego rodzaju. No, ale on coś takiego zapowiedział. Nie tylko on, to z każdego kąta słychać poziom. Sarkozy, Juppé, kandydaci do prezydentury. Wczoraj wieczorem słuchałem pani Nicole Fontaine, byłej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Znaczna część sił, które kierują Francją, tradycyjnych, tak właśnie uważa. Ale uważa pan, że to się nie stanie w ciągu tego roku, który został do wyborów, bo pani
pani Le Pen mówi, że od Brexitu do Frexitu. A no właśnie. A, tak. A no właśnie. Szef holenderskich eurosceptyków. Geert Wilders właśnie. Tak, Wilders mówi, że trzeba robić referendum i iść brytyjskim tropem i że się cieszy, trzyma kciuki za Brytanię. No ale odpowiedź tej drugiej strony też musi być zdecydowana. Pan Zielonka uważa, panie profesorze, że jest szansa na to, że Europa się teraz pozbiera, czy raczej będzie sobie dalej tak topniała? Ja myślę, że pan minister Troszczyński ma absolutnie rację, mówiąc, że nie ma apetytu na to, żeby tutaj umocnić tą integrację w ramach euro, dlatego że różnice pomiędzy Niemcami a Francuzami czy Włochami są bardzo duże. Ale teraz się nie pozbierają po tym szoku brytyjskim, bo moim zdaniem nikt poważnie nie traktował możliwości Brexitu. Coś to jest moim zdaniem poważne życzenie. Wie pan, ale realne czy nierealne? Moim zdaniem nie za bardzo realne i dlatego ten dylemat, który pan przed nami postawił, moim zdaniem nie odpowiada rzeczywistości. Dylemat jest taki, czy Unia umrze powoli, czy szybko, i czy w bólach, czy pod znieczuleniem. Ale to jest pana ja zdaniem tak, nie widzę możliwości, żeby ona się pozbierała w tym kształcie, jaki jest, bo jeżeli te państwa nie mogły się dogadać w czasie, kiedy pogoda była dużo lepsza, dużo trudniej się dogadać, kiedy jest burza. Ale może jak trwoga to do Boga, a ten Bóg to Bruksela teraz będzie. Pan Troszczyński tak nie sądzi. No nie, ale pogoda jest kiepska od wielu lat. Niech się pan teologa spyta, tak, albo, tak. Prawda, to po prostu trzeba mieć trzeźwe analizy tego, co się dzieje. Ja oczywiście uważam, że powinniśmy wszystko robić, żeby odbudować integrację na nowych zasadach, ale prawdopodobnie już nie w tych ramach instytucjonalnych, które mamy. Czyli Bruksela ma się pakować, tak? O nie. Natomiast oczywiście pozostaje na dłuższą metę pytanie, czy to będzie Unia złożona z 27 państw, Unia o wystarczającym stopniu zwartości i wspólnego myślenia o głównych wspólnych politykach, czy też dojdzie do dalszego powolnego albo i szybszego rozpadu. Na razie my mamy inne problemy jednak. Dzisiaj, czego ja bym oczekiwał, pierwszego komunikatu nie tyle uspokojenia, ile z jednej strony wyrazi wielkie ubolewanie, że Brytyjczycy zdecydowali tak, jak zdecydowali. Dwa, zaprosi Brytyjczyków do podjęcia szybkich decyzji. Co i to pan Junckers ma zrobić, który ich naobrażał? Ale nie on sam, to pan Tusk, pan Juncker, pan Schulz oczywiście i pan Rutte, czyli przewodniczący obecnie sprawujący przewodnictwo, premier obecnie sprawujący przewodnictwo Holandii. Ja uważam, że oczywiście od jednego komunikatu nic się nie wydarzy, nic nie zmieni nadzwyczajnego, nie stanie się. Ale oczekujemy, że Bruksela, tak zwana Bruksela, wypowie się w sposób jasny, przejrzysty. I to taki, który da z jednej strony odrobinę nadziei tym, którzy są. Dwa, uspokoi chociaż troszeczkę rynki i określi, jakie mają być wzajemne oczekiwania Brytyjczyków i reszty w procesie wychodzenia Anglii, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No przejęzyczyłem się, że Anglii, dlatego że to jest też czynnik, który zagra mocniej w nadchodzących miesiącach już Szkocja i Północna Irlandia. Czy oni naprawdę wyjdą z Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska zdąży tak się przebudować pod jakąś inną, może jakby chciał profesor Zielonka, instytucjonalną formą? Żeby do tego faktycznie nie doszło. Wie pan, wszyscy mówią, że co prawda jest procedura wychodzenia z Unii, natomiast nie ma żadnego przepisu, bo i po co, na to, co ma zrobić kraj, który najpierw zdecydował, że chce wyjść, a po pół roku czy po roku odmienia mu się troszeczkę, zastanawia się, czy może by jednak nie wycofać tego wniosku o wyjście i nie powrócić do rodziny. Nie wiemy. O, jest to mało bardzo prawdopodobne, wyjątkowo mało prawdopodobny wariant, ale w sytuacji zaburzeń, zawirowań na rynkach, spadku gospodarki brytyjskiej i to utrzymującego się spadku gospodarki brytyjskiej, kto wie, jakie będą nastroje społeczne za rok od dzisiaj. Panowie, rozpad Unii to w Europie, dla nas Europejczyków, którzy budujemy od bardzo dawna przecież naszą nadzieję na spokojną, pomyślną i wolną od wojny
przyszłość, to to jest katastrofa. Czy uważacie, że nieodpowiedzialność i społeczeństw, i polityków zaszła tak daleko, że ta katastrofa jest realna na horyzoncie, łącznie właśnie z tą najgorszą, o której myślimy, katastrofą powrotu do wojen europejskich, pan profesor Zielonka? Niebezpieczeństwo zawsze jest, ale to nie oznacza, że powinniśmy mieszkać w bunkrze i nie wychodzić na zewnątrz. Trzeba się zastanowić, co z tym fantem zrobić. I przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, dlaczego sytuacja w Unii Europejskiej jest taka, jaka jest. Trzeba uderzyć się w pierś i powiedzieć, wiele rzeczy ta Unia nie zrobiła dobrze. Trzeba powiedzieć też, że nierówności społeczne zwiększyły się w ostatnich latach dramatycznie i pomiędzy krajami, i wewnątrz krajów. Trzeba powiedzieć, że nasze poczucie bezpieczeństwa się zmniejszyło dramatycznie, w dużej części z uwagi na to, że te zagrożenia nie były poważnie brane pod uwagę. Stosowaliśmy, prawda, aspirynę, żeby rozwiązywać poważne problemy, prawda, agresji nawet wojskowej na naszych granicach, już nie mówiąc o kwestii uchodźców czy zadłużenia. I trzeba też powiedzieć, że trzeba odbudować jakoś zaufanie społeczeństwa i dać im ludziom poczucie tożsamości. Żyjemy w Europie tak ze sobą powiązanej, że idea, że weźmiemy swoje zabawki z Brukseli i będziemy wszystko dobrze robić we własnym kraju, jest po prostu nierealna. Ale musimy tą współpracę postawić na innych pilarach, wymyślić tą integrację na nowo i prawdopodobnie nie z tymi samymi ludźmi, którzy nas doprowadzili do tego bałaganu. Jest taki kapitał w Europie intelektualny, moralny też, myślę o poczuciu odpowiedzialności, żeby nie robić swoich aktualnych wyborczych interesików czy partyjnych gierek kosztem naszej przyszłości, panie profesorze. No, wie pan, dzisiaj oczywiście świętują tacy ludzie jak Farage czy Le Pen, ale to jest wina tych, którzy jak oni świętowali po wyborach do Parlamentu Europejskiego, mówili, że wszystko jest pod kontrolą i wybrali takich panów jak Juncker na szefa Komisji Europejskiej, mówiąc, że to jest wielki triumf demokracji, bo Spitzenkandydat wygrał. To po prostu była ślepota, za którą dzisiaj płacimy. Trzeba niestety zdać sobie z tego sprawę, że przez ileś tam lat udawaliśmy, że wszystko jest w porządku, a nie było w porządku. Ale to nie oznacza, że Farage czy Le Pen mają rację. Absolutnie nie. Czy Polska ma coś do zrobienia? Pytam pana ministra Truszczyńskiego w tej sytuacji. No, nie słyszeliśmy jeszcze ani prezydenta naszego kraju, ani szefa rządu, ani ministra spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, tak? Powiedział w telewizji Republika, to się stało, to jest niedobra wiadomość dla Europy, to jest niedobra wiadomość dla Polski, to oznacza destabilizację w samej Wielkiej Brytanii w tej chwili. To są słowa pana Waszczykowskiego. No to możemy się zgodzić co do tego, ale recepta jak dalej? Ta musi powstać, a ja nie wiem, czy taka recepta jest. Ja nie wiem, czy władze polskie były przygotowane na ten scenariusz i nie umiałbym... A pan jest przygotowany? Myślę, co że Polska nie, powinna myślę, że zrobić? Nikt nie jest przygotowany. Ach, mój Boże. Polska na przykład powinna byłaby podłączyć się pod deklarację francusko-niemiecką, która, jak słyszę z Berlina, nie wiem na ile to prawda, była już przygotowana, czeka na opublikowanie i Niemcy chcieli, czy mieli chcieć, żeby Polska przyłączyła się w ramach weimarskiej współpracy do tej wspólnej reakcji, wspólnego stanowiska. Może tu należałoby zacząć? Pan Zielonka, co? Gdyby pan był dzisiaj najważniejszym doradcą Jarosława Kaczyńskiego, co by mu pan powiedział? Porozmawiam z panią Merkel. Pozycja Niemiec wzrosła, bo wyszedł z Unii bardzo ważny kraj. I wszystko, wiele, czy nie wszystko, zależy od tego, czy Niemcy podejmą decyzję, żeby zostać w tej Europie, czy po prostu po cichutku wszystkim podziękować. Oni tego prawdopodobnie nie zrobią w sposób formalny. I,
i trzeba jakoś właśnie z nimi znaleźć płaszczyznę wychodzenia z tego kryzysu wspólną. Ale to nie znaczy, że po prostu można przykleić plaster i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Nie, trzeba tutaj poważnie zacząć myśleć o zmianie fundamentów tej współpracy. Tego nie wiemy, ale w demokracji nie ma czegoś danego raz na zawsze. W demokracji musimy te rzeczy negocjować z naszymi wyborcami w różnych krajach. Ale należy zacząć proces tej dyskusji i poważny proces, bo elity europejskie z obywatelami nie rozmawiali przez długi czas i pokazano im po raz kolejny czerwoną kartkę. Bardzo dziękuję. Profesor Zielonka z Uniwersytetu w Oksfordzie był naszym rozmówcą. Jeszcze jedno zdanie dla Jana Truszczyńskiego. Ja mam nadzieję, że to będzie szok ozdrowieńczy dla Unii Europejskiej. Nie był nim kryzys walutowy i finansowy, nie był nim kryzys migracyjny, nie była nim agresja Rosji na Krym i wschodnią Ukrainę. A czy to będzie? No, chciałoby się, żebyśmy nareszcie przystąpili do poważnej pracy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.